Cześć widzowie, to jest cały meczek na nowo dodanym w patchu 1.91 samolocie Reggiano 2005. Miłego oglądania, jeżeli wam się spodoba, dajcie łapkę w górę. No to lećmy. Na początku meczu łapie pułap, a Reggiano 2005 wprawdzie mój w tym momencie nie jest jeszcze wymaksowany, ale już prawie, bo mu brakuje tylko polerowania kadłuba, poszycia kadłuba i tego typu rzeczy. Wszystkie inne istotne ulepszenia posiada. No to wspina się rewelacyjnie i spokojnie może walczyć o dominację na wysokim pułapie. Co ciekawe, jest w stanie wykręcić wiecika G55S i G55 serię 1, a z kolei te fiaciki wykręcają Spita MK9, więc jeżeli chodzi o właściwości manewrowe, no to też jest znakomitym lataczem. No tak przy okazji BF-ów F4 też się Reggiano 2005 nie boi. No to wielka ulga po tym, czym zwykle latam. I o cudzie, tym razem ktoś z mojej drużyny się postanowił wspinać, także nie jestem osamotniony. No ale zobaczymy, jak się dalej sytuacja rozwinie. Jest dość wysoko prędkowy BF F4. Zbliża się korsarz, który chyba od dołu ma jakieś głupie pomysły, żeby zaatakować. O, ale problem korsarza się widzę rozwiązał dzięki foce. No to miło. No ale zobaczymy, co dalej. Chętnie bym stuknął tego BF-a F4. Ale chyba się to nie uda, bo tu foka widzę jakieś zakusy czyni. Zobaczmy, robi świecę do mnie? Nie robi. Ona chyba chce do tej kotłowaniny przede mną się dołączyć. Ale to jeszcze zobaczmy, kontrolne zawinięcie w prawo, czy ktoś nie przyleci przeszkadzać, ale chyba nie i można zacząć atak. No i wejście w walkę pod dobrym kątem i w odpowiedniej chwili powoduje, że łapię szybkie dwa fragi. I dodatkowo mam energię, żeby odbić do góry i nabrać wysokości. A20 jest gonione przez Ishaka, no to chyba jest pizga. A co tutaj na dole się dzieje? Tutaj chyba Hurricane coś odstawia, żeby do góry się wzbić. Tak, no to trzeba go w głowę puknąć, zanim się wzbije. No i nurkowałem, mam dzięki temu prędkość i mogę się rzucić w pościg za kobrą. No, kobra dostrzegła mnie trochę za późno i ładnie wystawia się na strzał. No i znów. Mam dużo prędkości, którą zamieniam na wysokość i zawracam na spam przeciwnika, żeby zobaczyć, kogo tu następnego da się upolować. Oj, biedny BF za nisko zszedł i go tam zaraz obskoczą pewnie. No ale co czołówek porobi, to jego. No, długo se nie polatał, ale tutaj foka coś. Ten Baltimek jakby miała ochotę. Ale tak, no nie, zrezygnowała. I dobrą okazję do ataku przedstawia ten Heinkel. No więc próbuję go pyknąć. Ale Heinkel widzi, co się święci i oddaje nura w dół od razu. Jak przez chwilę nurkuje za nim, ostrzeliwując go po to, żeby zepchnąć go na niski pułap, a jak już będzie na niskim pułapie, to go moje chłopaki tam obsiądą i zestrzelą. A tymczasem próbował okazję wykorzystać jak 9. Ja na to odpowiadam pionowym wzbijaniem się, bo Reggiano rozpędzone zbija się tak zajebiście, że na taki manewr może sobie pozwolić. No i wypalam jaka z energii na rope and dope, a kiedy już to się stanie, przechodzę do ataku. No i jestem za spawnem przeciwnika, więc jest to miejsce w miarę bezpieczne. Spokojnie mogę sobie nabrać z powrotem
wysokości. Ale tutaj ta foka, którą widziałem wcześniej i zostawiłem, coś jednak kombinuje, żeby się wspiąć. No na to pozwolić nie można. Okej. Od spawna przeciwnicy się nie wzbijają. No ewidentnie ma tu ochotę jeszcze się w chmurach łobuz chce schować, żebym go nie widział, jak on tam wysokość zdobywa. No ale nie ze mną te numery. Foka mnie zauważyła, zawracam w moją stronę. No i teraz zwróćcie uwagę, co zrobiłem. Mianowicie nie wykręcałem w lewo od razu na nią, bo to by dało jej okazję do wyjścia na czołówkę. Tylko takim luck pure suit. Podążałem za jego śladem i to mi pozwoliło się do niego zbliżyć i w pewnym momencie ściąć zakręt na tyle, że go mogłem sieknąć po łuku, a on nie był w stanie we mnie wycelować. Ale tutaj pelotki do mnie walą jak wściekłe. No kurczę, to A20 nadal lata? No coś się jak... Nie jak, tylko co to tam go goniało? Iszak nie popisał. No dobra. Kolejny Henkel 111. Oj, to ten sam gracz co poprzednio. No dobra, no zobaczymy czy on, czy któryś z tych myśliwców na dole. Dobrze byłoby Henkla się jednak pozbyć. Żeby tam nie bombardował celów istotnych. No dobra. No teraz dostał dużo lepiej. Krytyka, podpalenie, urwanie końcówki skrzydła. No ale znając moje szczęście, pewnie przeciwnik zgaśnie. Oczywiście, że zgasł, jak żeby inaczej. Ale coś tak odwala, że jakby mu linki sterowe uszkodził. No nic, mniejsza z nim. Bo tutaj pojawia się zagrożenie w postaci Apacha A36 i dobrze byłoby się go pozbyć. A Henkel widzę tylko oszukiwał, że zaraz się rozbije. W rzeczywistości po prostu tak zszedł niżej, żeby sobie zabombardować. No ale spoko. Jest uszkodzony mocno, więc już tak wiele to sobie nie podokazuje. Zwłaszcza, że tu go chyba zaraz B wsieknie. Tak, zgadza się. No dobra. Można wracać na wysoki pułap. B47 niemieckie bomb nie ma, no co. Tutaj szkód nie narobi zbyt wielkich. Co tu dalej lata? No BF-y 109 też nie bardzo. No ale bombowiec B-34 to ten to już może coś. Dlatego się wspinam. No i łapię wysokość potrzebną do zaatakowania go. Kontrolne zerknięcie, jak tam sytuacja z przeciwnikami. O, B-34 zobaczył, co się święci i idzie w nura, żeby chociaż jakiś jeden cel naziemny zbombardować. Ewentualnie bazę. No ja postaram się do tego nie dopuścić. No, udało się. Dobrze, co dalej? No, dalej się przeciwnicy na spawnie pojawili. O, tutaj mojego BF-a widzę, napastuje D501 i Henkel. Dobrze byłoby mu pomóc. Chyba, że ta czarna wdowa tam się wykaże. No, ale zobaczymy. Chodź Henkel, a proszę, jednak go sieknął. No i bardzo dobrze. Dzięki temu nasz sojusznik ocalał.
No dobra, trzeba trochę pułapu teraz odzyskać. Się nieborak zapuścił tuż nad lotnisko przeciwników. Nieopatrznie. Ale zanim go spizgają, to daje mi czas na to, żeby złapać trochę pułapu. O, a tutaj chyba jakieś głupie pomysły ma ten korsarz. Tak by to wyglądało. No dobra. Przyjmę wektor lotu taki na ucieczkę od niego w stronę krawędzi mapy, no i zobaczymy, czy rzeczywiście ma na mnie ochotę, czy tylko tak się to mi wydaje. No chyba ma. Aczkolwiek jego wektor lotu taki nie do końca jeszcze pościgowy. A dobra, ewidentnie skręca w moją stronę, no to chodź. Chodź do mnie, robaczku. Radziano bez trudu wykręci korsarza, ale korsarz w tym momencie ma przewagę pułapu, którą dobrze jest zniwelować. Dlatego ja nie skręcam w jego stronę, tylko wręcz przeciwnie, uciekam. I w międzyczasie właśnie tą różnicę pułapów niweluje. Wystarczy, że będziemy na takim samym pułapie i już będę miał znaczną przewagę. No i o ile ten pilot korsarza to nie jest jakimś istym asem, no to już mu współczuję. Bo będzie miał naprawdę ciężkie zadanie. No dobra. Pora by się z nim zetrzeć. Udaje, że niby to chce na czołówkę, a w rzeczywistości tylko przygotowuje się do jej minięcia. Finery i komi kierujące nas samolotu w dół. Powtórka manewru. Przechodząca w opadające nożyce i już mu siedzę na ogonie. No, dzięki tej walce z korsarzem nabrałem sporo pułapu, no i mogę wrócić albo na spawna, albo spadać na przeciwników z góry. Zobaczymy, co będzie bardziej opłacalne. Teraz ten pilot korsarza, co go spizgałem, wziął P400 i tak jakby poprzednia lekcja była niewystarczająca, bo znowu rwie w górę, chociaż z wektora lotu trudno ocenić, czy on bardziej chce do mnie, czy do tego B25. O, widzę, że jednak się wystraszył. Trochę go pogonię na dół, niedużo. I wektor ucieczki przyjmuję na krawędź mapy, dzięki temu oddalam się od środka akcji. I biedny Hurricane nie jest w stanie mnie dojść, a ja mam dość prędkości, żeby zrobić rakietowe pionowe wznoszenie i odzyskać pułap. No dobra, to teraz jest do zajęcia się Hurricane i Foka. Foka jest trochę wyżej. No dobra, drukuję, żeby nabrać prędkości potrzebnej do bezpiecznego wyminięcia czołówki i pętlą pionową zaczynam ją gonić i patrzę, co też w międzyczasie robi Hurricane. Foka ucieka w dół, tymczasem Hurricane, sądząc, że mnie zaskoczy, próbuje się tam bokiem wspinać, ale ja jego manewr dostrzegam i kontruję. Coś tu już tak się przeciwników przerzedziło chyba. O, kolejna foka chce wysoko. Tak by to wyglądało wstępnie. Nie,
foka do bombowców. Tak chyba ma ochotę się dobrać. To jeżeli będę miał okazję, to je obronię. Tak, ewidentnie na bombowce. Ja ustawiłem się z tyłu za nią, dzięki temu tak łatwo do mnie nie strzeli. No i jest kolejny łatwy wrak. Teraz chyba przyjdzie pora na tego szkorsarza, bo też się tak próbuje bokiem wspinać. No ale zobaczymy. Chyba ten pilot bombowca, z tego co pamiętał, poprosił o to, żeby mu pomóc z tym korsarzem. Tak, tutaj prosi. No ja mu odpowiedziałem, że się nim zajmę. No i przygotowuję się do ataku. Pilot B-25 wektorem leci takim nie do końca najszczęśliwszym, bo pociągnąłby mi korsarza na czołówkę, gdyby tamten chciał ją zrobić. No ale zostaje spizgany. Niestety biedaczyna się wtarabania na dwa myśliwce przeciwnika i to takie, no, z którymi ja sobie sam rady nie dam. Że tak powiem, w normalnej walce manewrowej. BFA owszem, no ale zera to nie wykręcę. Ale jestem w stanie zdobyć przewagę pułapu nad nimi i mogę spaść na zero w stylu boomem zoom. A zero nie wiedzieć czemu robię do góry i mi się po prostu nadstawia. No cóż, dobrze dla mnie, kiepsko dla niego. No i trzeba by tego BF-a teraz sieknąć, a BF tak na czołówkę próbuje. No coś kombinował. No i przedobrzył z tym kombinowaniem. O kurde, kolejne zero. No ale nic, mam przewagę pułapu, no to z zerem jakoś może da radę. Później jeszcze chyba te chłopaki w bombowcach coś prosili o osłonę. A tak, tak. No to ja im odpisałem, żeby zostali wysoko. No i się osłoni. No nie. Nurkować do ziemi tuż przy lotnisku przeciwnika z tymi wszystkimi ich pelotkami, to ja nie będę. No, tutaj jest bombowiec zdecydowanie warte słony. Jeżeli jest ten Messerschmitt 264 wymaksowany, to on lotnisko będzie w stanie ściągnąć. Tylko w tym momencie, ile dobrze pamiętam, to mi paliwo już zaczynało brakować. O tak, tylko na 4 minuty 30 sekund mi zostało. Ale przez 4 minuty to by jest 2, 4, 6 przeładowań na bombowcu takim z porządną załogą. No to pół lotniska spizgają, miejmy nadzieję. A co tu bombarduje oprócz tego Messerschmitta? B-25 to się tak mocno nie przyłożą.
A, Halifax jeszcze leci. O, ten to już da radę. Zwłaszcza wspierany przez M264. Ale tymczasem tu widzę, otwiera się okazja do ataku na tą foka. Foka zorientowała się w moich zamiarach i próbowała świecą na czołówkę. No to ją wciągnę w walkę manewrową. A? No tutaj Ultra Nupshield Fuchs. Bogowie RNG mieli go w swojej opiece, no i przeżył. No ale w walce manewrowej to on ma raczej przekichane z Reggiano 2005. No chyba, żeby był arcymistrzem nożyc. Ale to ja go przez chwilę wziąłem na Climbing Spiral zamiast zrobić przejście nożyc. I to mi pozycjonuje z tyłu za jego ogonem. Teraz to już mi chyba się paliwo całkiem skończyło. A nie, jeszcze nie. Niemniej miałem go już na tyle mało, że postanowiłem po prostu ściągnąć to zero i wracać na lotnisko. Tak. No to tutaj przyspieszę, bo to już mało ciekawe. W tym momencie chyba byłem już tylko jedynym myśliwcem w naszej drużynie. A nie, jeszcze jakiś jak 9 lat. Mówiąc przeciwnicy jednego P38. Generalnie bardzo fajny meczek. Ładnie zbalansowany był. Zarówno moje chłopaki, jak i przeciwnicy się tam, widzę, przykładali. Nie było patologii, że zostaliśmy zdziesiątkowani. No co prawda w mojej drużynie takich osób się jednak trochę zdarzyło, ale za to powiedzmy 3-4 pierwsze miejsca to nadrobiły, a u przeciwników skład to taki bardziej wyrównany. Mniej dobrych graczy, ale więcej średnich. No i fajna, taka wyrównana rozgrywka była. No i lecę tam spróbować pomóc tym P38, o ile zdążę. Naradziłem, żeby ten bombowiec, który zostanie zaatakowany, poszedł nurem w dół i go ściągnął za sobą. Ale widzę, że jego pilot bardziej postanowił się kręcić z P38. I w tym momencie skończył się czas. Mam nadzieję, że Wam się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!